Proszę Państwa, w imieniu Stowarzyszenia Rodu Kielaków chciałabym parę słów powiedzieć. Przede wszystkim na temat samej siewby. Może nie będę mówiła na temat samej siewby, natomiast bardzo interesującym utworem, który był jakby mottem do siewby, jest utwór księdza Antoniego Wysłoucha i jest chyba takim, ma przesłanie ponadczasowe, dlatego dobrze byłoby, żebyście Państwo usłyszeli ten utwór. Ty idź i siej. Ziarna prawdy siej, ziarna zasad świętych i czystych na roli zbożnej serc. Ty idź i siej, odwagę w Bogu weź i duszy wielki hart i męstwa przywdziej wcal, bo ciężka siewba ta. Ty idź i siej i nie patrz, czy ci słonko świeci jasne z nieba, czy chmury czarne płyną tam, czy wichry mroźne wieją, czy burze huczą wokół, czy mgły zaległy łzawe, czy noc bezgwiezdna czarna, ty idź i siej. I nie patrz na przeszkody, i nie wierz słowom tych, co ci zwątpienia jad wlać w duszę chcą. I na pochwały ludzkie ty głuchym bądź, i na szyderstwo miej nieporuszoną twarz, i na niewdzięczność ich, i na nienawiść może, i na złość ty gotów bądź. A idź i siej, ziarna prawdy siej, zasad świętych, bożych, czystych z nieba, ty idź i siej. I choćbyś sam już zwątpić miał, choćby ta rola serc opoką być się zdała, choćbyś tej siewby swojej owoców widzieć nie miał i choćby ona ci w nagrodę za twój trud kolce rodziła same, ty idź i siej. Bo od tej siewby twej przyszłość zależy nasza, przyszłość ludu i szczęście przyszłe ojczyzny. Bo od tej siewby twej, co ziarna Boże rzuca na rolę serc, dusze wyrosną nam i serca wzniosą się, a jutra stanie wschód i lepszy przyjdzie dzień. Więc idź i siej, ze łzami siej, w boleści siej i udręczeniach siej, lecz siej. Siewba na zbożnej roli serc to sztuka może nieco trudna i może czasami niewdzięczna, ale piękna. I nie można się do niej zrażać i nie trzeba oglądać się za siebie, sprawdzając, czy aby padła na podatny grunt. Ważne jest, by siać. Spośród wszystkich ziaren przynajmniej kilka wykiełkuje z pewnością. I jeszcze kilka lat temu ja jestem z daleka i nie miałam nawet pojęcia, że Kielaków jest tak wielu. Ja jestem Kielak z domu. Nas było bardzo niewielu w tym miejscu, gdzie ja się urodziłam. A teraz proszę, spotykamy się co roku w całkiem niemałym gronie. Stworzyliśmy własne stowarzyszenie rodowo. Początkowo ludzie pukali się w czoło, mówiąc, po co wam to wszystko? Po co ta zabawa w jakieś zjazdy? Co z was za rodzina? Nazwisko to jeszcze nie wszystko. A jednak coraz już mniej ludzi to powtarza. Coraz więcej za to utożsamia się z wielkim rodem Kielaków i o to nam właśnie chodziło. Przecież my także siejemy, nie bacząc na trudności i nasze ziarno padło chyba na ten odpowiedni grunt. Warto więc siać. Wiele jest pól i wielu powinno być siewców, wytrwałych, nie zrażających się niepowodzeniem. Wasza siewba z pewnością także przyniesie efekty. Nawet jeżeli wy tego nie zobaczycie, warto siać. Ważne tylko, żeby to ziarno było szlachetne i czyste. Szanowni Państwo, chciałbym naprawdę serdecznie, bardzo serdecznie jako wnuk Jana Kielaka podziękować Stowarzyszeniu i wszystkim Państwu za renowację tego grobu i doprowadzenie tego grobu do takiego wyglądu, jaki mamy w tej chwili. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za pamięć o moim dziadku i za tą wspaniałą uroczystość, której mogę dzisiaj uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tutaj Pan wspominał o tym, że Kielakowie dokonali siewu, ale nie mogli widzieć w pełni plonu. Ale trzeba powiedzieć, że siew to był zacny. Siew, w którym rodziła się idea od odrodzenia Polski, się, w którym uważano szansę podniesienia głowy najniższym warstwom społecznym, chłopstwu. Siewem również było to, że Kielakowie byli jednymi z pierwszych twórców w
ruchu ludowego na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego. Ciebem również było to, że w konsekwencji później powstawały i ten ruch przecież zaczynał się od społeczności wokół Tłuszcza, w tym obszarze, w którym oddziaływała Siewa, ruch spółdzielni staszicowskich. Także my jako mieszkańcy tej okolicy, mieszkańcy Rzęsnego, Podolic, Tłuszcza, gminy Tłuszcz, jesteśmy zaszczyceni. Dziękujemy wszystkim za te słowa uznania. Chciałbym jeszcze wszystkich zaprosić do szkoły na poczęstunek, kawę, ciasto. I cóż, dziękuję bardzo. A jeśli ktoś by chciał jeszcze tak osobiście wnieść jakiś wkład w obonowe tej modlitwy, mamy tutaj skarbnika. Także jesteście przygotowani. Tak. Żebyście później dozgodnie nie musieli żałować, że nie zrobiliście tego. Ja chciałam tylko powiedzieć, że nasi prezesowie się tak rozbuchali, że wydali wszystkie pieniądze stowarzyszeniowe, dlatego no, każda złotówka, jeżeli ktoś z Państwa jest w stanie, bo ja powinna ich właściwie objechać, ale jestem z nich dumna. Trochę więcej wydaliśmy. Za swoich też. Więc zapraszamy na poczęstunek do szkoły. Będzie też odtworzony film, który uczniowie szkoły o swoim patronie Janie Kielaku nagrali. O szkole do szkoły w Ostolisku naprzeciwko kościoła.